Wychodzimy w tym spektaklu od chęci niesienia pomocy wielorybowi, którego gra Krzysztof Globisz. Tak jak cały zamysł tego spektaklu to była chęć wciągnięcia go znowu na scenę po udarze. Brzmi jak wysoki dyszkant, a więc nasz odmieniec pływa sam. Wieloryb The Globe to trochę więcej niż spektakl teatralny i jest to jakiś rodzaj manifestu uwielbienia życia i wiary w siłę wewnętrzną człowieka, więc ten spektakl spotykał się z jakimś takim frenetycznym, entuzjastycznym odbiorem publiczności. Każdy w jakiś sposób wychodził z tego spektaklu przemieniony, widząc z jaką determinacją Krzysztof Globisz zmaga się z oporem fizycznym, cały czas pokazując, że istota człowieka to ta siła wewnętrzna. A to jest w ogóle wieloryb? Bo to może jest jakiś mutant. Nie, domniemywa się o krzyżówce płetwala z Finwalem. Aha, z Finwalem, z takim człowiekiem z Finwali. A z jakiej Finwali, co ty gadasz? No może to jest krzyżówka z człowiekiem, nie? Skoro człowiek słyszy, no to... Bardzo śmieszne. Mateusz Pakuła, autor sztuki, pisał te role z myślą o konkretnych osobach. O mnie, o Marcie Ledwoń, oczywiście przede wszystkim o Krzysztofie Globiszu. Więc on bardzo czerpał z nas, pisząc te postaci. My z Martą prywatnie bardzo się przyjaźnimy. Byłyśmy razem na roku, razem grałyśmy w dyplomie Krzysztofa Globisza. Więc Mateusz próbował i myślę, że udało mu się to skorzystać z tej naszej relacji, więc to była bardzo przyjemny proces, bo chociaż też nie zawsze to jest łatwe, żeby przenieść taką prywatną jakąś wibrę na scenę, ale no, to było główną bazą dla nas. Nasza relacja i nasza z Martą i nasza z Krzysztofem, więc to był przyjemny bardzo proces, taki oparty na bliskości i przyjaźni. Wokół! Nie ma nic!